Ten weekend policjanci kontrolowali kierujących przede wszystkim pod kątem spożywania alkoholu, trzeźwości, pod kątem prędkości, pod kątem przestrzegania przepisów, zapinania pasów oraz przewożenia dzieci w fotelikach. Odnotowaliśmy jedynie jedną osobę, która kierowała pod wpływem alkoholu. Policjanci z Lewina Brzeskiego zatrzymali 23-letniego kierowcę Citroena, który w wydychanym powietrzu miał ponad 2 promile alkoholu. Zostało mu oczywiście zatrzymane prawo jazdy i teraz za swoje czyny odpowie przed sądem.